Namaste. Dzisiaj przed nami sesja ze skrętami. Asany stojące, przygotowujące do pozycji Baddha Parvritta Trikonasana, związanego, skręconego trójkąta. Zaczniemy sobie z siadu. Vairasana, pozycja pioruna. Siad na piętach. Prawa dłoń leży w lewej, łączymy kciuki, zamknijcie oczy i przełączcie się na oddech nosem. Zaciśnijcie wszystkie bandy, brzuch wciągnięty, mięśnie dna miednicy aktywne, podbródek do mostka, barki w dół od uszu. Oddechu, przyjemnego wczucia się w rytm wdechów i wydechów. Naciskaj opuszkami kciuków na siebie. Zacznij z wdechem rosnąć czubkiem głowy w górę, a z wydechem wciągaj brzuch, aktywuj wszystkie bandy, Uddiyana, Mula Bandha, Yarathala Bandha. Weź wdech, łącząc dłonie przed sercem, otwórz oczy. Z wydechem wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę, lewa dłoń na prawe kolano, prawa za plecy. Wdech raz. Wydech. Wdech dwa. Wydech. Wdech trzy. Wydech. Ciągnij brzuch, powrót do centrum. Wdech, złącz dłonie przed sercem, pełna koncentracja. Wydech, wciągnij brzuch, skręt w lewo, prawa dłoń na lewe kolano, lewa za plecy. Wdech raz. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewo. Wdech dwa. I wydech. Wdech trzy. Wydech, wciągnij brzuch, wróć do centrum. Wdech, klęk podparty, kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Kolana na szerokość bioder, lewa dłoń na macie. Wdech, rotacja w prawą stronę, prawy łokieć, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń na matę pod prawym barkiem. I wdech, mocny brzuch, rotacja w lewą stronę, lewy łokieć, lewe ramię. I wydech, wciągnij brzuch, lewa dłoń pod lewym barkiem na matę. I wdech, prawa strona, prawy łokieć, prawe ramię. I wydech, wciągnij brzuch, prawa dłoń pod prawym barkiem na matę. I wdech, lewa strona, lewy łokieć, całe ramię. I wydech, lewa dłoń pod barkiem na matę. Z wdechem deseczka, ciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. Wydech, kieł z głową w dół, mały kroczek w psie do przodu. Rozstaw stopy nieco szerzej. Zmiękcz łokcie, odepchnij się od lewej dłoni. Wdech, prawa dłoń na lewą kostkę. Rotacja w lewo. I wydech, wciągaj brzuch, przepychaj się mocno z lewej dłoni ciężarem ciała na nogi. Wdech, odkręcaj się w lewą stronę, mocny pępek. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się mocno od lewej dłoni, miękki lewy łokieć. I jeszcze jeden wdech, rotujesz mocno w lewą stronę. I wydech, prawa dłoń wraca na matę. Równolegle do lewej, zmiękcz prawy łokieć, odepchnij się od prawej dłoni. I wdech, lewa dłoń idzie na prawą kostkę, skręt w prawo. I wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się mocno od prawej dłoni. I wdech, skręcaj się w prawą stronę.
Weźmij wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się od prawej strony dłoni, ciężar ciała na nogi mocno. I wdech, rotuj w prawo. I wydech, wróć lewą dłonią na matę. Z wdechem przejście do przodu, stopy szerzej niż biodra, skłon. Wydech, uginamy lewe kolano, lewa dłoń zostaje na macie. Wdech, skręć w prawą stronę w kierunku prostej nogi, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń wraca na matę, uginamy prawe kolano, prawa zostaje. I wdech, lewe ramię w lewą stronę, skręt w lewo w kierunku prostej nogi. I wydech, lewa dłoń wraca na matę, uginamy lewe kolano. I wdech, prostuj prawą nogę, skręt w prawo, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń na matę, uginamy prawe kolano. I wdech, wyprostuj lewą nogę, skręt w lewą stronę. I wydech, ugnij lewe kolano, lewa dłoń na matę. Uwaga! Wdech, prostuj prawą nogę, prawe ramię w górę zostań. Wydech, przenosimy dłoń na plecy, szukamy prawą dłonią lewego uda lub biodra. I wdech, odkręcaj się mocno w prawą stronę, mocny brzuch. I wydech. I wdech, dwa. Wydech. Wdech, trzy. Z wydechem wciągnij brzuch, wróć prawą dłonią pod prawy bark, ugnij prawe kolano, wyprostuj lewe. I wdech, lewe ramię w górę, skręt w lewo. I wydech, przenosimy sobie prawą dłoń na plecy, być może lewą dłoń na plecy, lewa dłoń na lewe, prawe uda na prawe biodra. I wdech, odkręcaj się w lewą stronę. I wydech, lewa dłoń na prawym udzie. I wdech, dwa. I wydech, wciągaj brzuch, mocna, stabilna pozycja. I wdech, trzy. I wydech, wciągnij brzuch, ugnij lewe kolano, lewa dłoń wraca sobie na matę. Prawa noga z przodu, lewa idzie do tyłu, odstawiamy pięty, nie w jednej linii, ale lewa lekko przesunięta w lewą stronę. Uwaga, lewa stopa 45 stopni do boku skierowana palcami. Baddha Parsva Konasana, splątany kąt rozciągnięty. Przenieś prawą dłoń na wewnętrzną stronę prawej kostki, odkręć się w lewą stronę. Przenieś lewą dłoń za plecy, lewa dłoń idzie sobie na prawe udo, prawe biodro. I teraz ciężar ciała idzie w 50% na tylną nogę. Przenosimy prawe ramię pod prawym udem, łapiemy się za plecami. I wdech, odkręcaj się w lewą stronę. I wydech, wciągaj brzuch. Wdech, dwa. I wydech, mocny brzuch, ciężar ciała równomiernie na obie nogi. I wdech, trzy. I wydech, wciągnij brzuch, rozplącz dłonie, wróć dłońmi na matę, prawa dłoń po zewnętrznej stronie prawej kostki, z wdechem przejdź do deseczki, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, z wydechem pies z głową w dół i z wdechem lewa stopa idzie do przodu. Prawa stopa doklejona piętą do tyłu, prawa stopa, palce, kąt 45 stopni, lewa stopa z przodu, przenieś lewą dłoń na wewnętrzną stronę lewej kostki i powolutku przenieś sobie prawą dłoń na lewe udo, lewe biodro, splątane, kąt rozciągnięty i przenosimy lewą dłoń pod lewym udem, chwytamy się za plecami. I wdech, ciężar ciała w 50% na tylnej nodze. I wydech, ściągaj brzuch. I wdech, dwa, rozkładaj ciężar ciała równomiernie na obydwie nogi. I wydech, ściągaj brzuch. I wdech, trzy. Z wydechem wciągnij brzuch, obydwie dłonie wracają na matę, lewa dłoń po zewnętrznej stronie lewej kostki, z wdechem deseczka wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, wydech pies z głową w dół i wdech skogut, podejście do przodu, z wydechem skłon,
wdechem zroluj się w górę. Trikonasana. Prawa stopa z przodu, lewa idzie do tyłu. Jak do wojownika pierwszego pięty nie przecinają się, lewa stopa 45 stopni palcami do boku. Biodra skierowane w jednym kierunku. Wciągnij brzuch. Uwaga, odkręć się w prawo. Rozstaw stopy szerzej. Wojownik drugi. Jesteśmy w wojowniku drugim. Szerszy rozstaw stóp. Otwieramy się do boku. Prawe kolano nad kostką. Z wdechem wyprostuj prawe kolano. Zmiękczy je trochę. Odkręć się w stronę bioder. Na wydechu, na mocnym brzuchu schodzimy sobie prawą dłonią do prawej kostki. Rotuj uda lekko na zewnątrz. Wciągaj brzuch. Lewe ramię w górze. Trikonasana. I teraz przenieś sobie lewą dłoń na prawe biodro z tyłu. Wdech w pozycji. Mocny brzuch. Wydech, odkręcaj się w lewą stronę. Lewym barkiem. I wdech dwa w pozycji. Mocny brzuch. I wydech, wciągaj pępek. Miękkie, delikatnie kolano. I wdech trzy. Uwaga. Spróbujemy chwycić się teraz za plecami. Zostaw lewą dłoń z tyłu, przesuń ją bardziej na prawe biodro. I teraz zejdź, popatrz prawym ramieniem w dół. Odkręć je pod prawym udem. Przenieś za plecy, chwyć się dłońmi za plecami. Doprostuj lekko prawe kolano, ale pozostaw kolana miękkie. Wyjdź klatką bardziej do przodu. Odkręcamy się w lewą stronę. Baddha Trikonasana, splątany trójkąt. Wdech. I wydech, wciągaj brzuch, stabilne stopy na macie, rotuj uda lekko na zewnątrz, mocny pępek. I wdech, dwa, lekko odblokowane kolana. I wydech, wciągaj brzuch, odkręcaj się w lewo. I wdech, trzy. I z wydechem uginamy prawe kolano. Wracamy sobie dłońmi na matę, uginamy lewe. Wdech, deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową. Wydech, pies z głową w dół i wdech, przejście do przodu, wydech, skłon, rozciągnięcie, wdech, góra, zmieniamy stopę, lewa z przodu, prawa, odstaw jak do wojownika pierwszego, pięty się nie krzyżują, biodra w jednym kierunku, prawa stopa, 45 stopni palcami do boku. Z wojownika pierwszego idziemy do drugiego, rozstaw szerszy stóp, jak widzicie, lewe kolano nad kostką, otwieramy się w prawą stronę, w kierunku bioder, mocny brzuch, wciągaj pępek, zostajemy w skręcie w kierunku bioder, wyprostujcie sobie lewe kolano, ale kolano lekko miękkie, amortyzujące, zrotuj uda na zewnątrz, wciągnij brzuch, z wydechem na mocnym brzuchu, lewa kolana, lewą kostkę, ramię w górę, miękkie kolana, mocne stopy. Uwaga, kładziemy sobie prawą dłoń na lewe biodro, na lewe udo i zostajemy w trójkącie w takim odkręceniu. Wdech, rotuj uda na zewnątrz, wciągaj brzuch, lekko miękkie kolana, wydech. Skręcamy się w prawą stronę, mocne stopy. I wdech, dwa. Mocny brzuch, rotuj uda na zewnątrz. I wydech, wciągaj pępek, skręcaj się mocniej, ale miękkie kolana. I wdech, trzy. Mocno. Uwaga, z wydechem rozluźniamy nieco prawą dłoń. Ona nam idzie sobie za lewe. Zobaczymy za chwileczkę, jak przejdziemy do splątanego trójkąta. Znowu przenieście sobie lewe ramię do przodu, przed lewe udo. Wyginamy lewy łokieć, manipulujemy lewym ramieniem. Popatrzcie, chwytamy się za plecami. Doprostuj teraz lewy kolano z przodu. Zrotuj uda na zewnątrz i zmiękcz kolana. Baddha Trikonasana. I wdech raz, mocny brzuch. Odkręcaj się w prawo. I wydech, wciągaj pępek. Rotuj uda na zewnątrz. Mocne stopy, odkręcaj się w prawo i wydech, wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz, miękkie kolana i wdech, trzy, skręcasz się mocno w prawo
i wydech wciągnij, brzuch ugnij kolana, wróć dłońmi na matę. Z wdechem deseczka, wciągasz pępek, podwijasz kość ogonową. Wydech, pies z głową w dół i wdech, przejdź do przodu. Wydech, skłon, rozciągnięcie, wdech, góra. Parvritta Trikonasana. Prawa stopa z przodu, lewa z tyłu na wygodny rozkrok jak do wojownika pierwszego. Pięty się nie krzyżują, palce lewej stopy 45 stopni do boku. Skieruj obydwa biodra do przodu, wycofaj prawy pośladek, proste kolana, ale miękkie. Weź wdech, pierś do przodu i teraz z wydechem lewa dłoń na prawą kostkę. Odkręcamy się w prawo, możesz zwiększyć sobie rozstaw stóp, jeżeli czujesz, że ten jest za mały. Wycofaj teraz prawy pośladek, skręcony trójkąt, Parvritta Trikonasana i w skręconym trójkącie idź prawą dłonią na lewe biodra. Wdech raz, skręcaj się w prawą stronę, wycofaj prawy pośladek i wydech dwa, wciągaj brzuch, lekko zmiękczaj kolana i wdech dwa i wydech, wciągaj brzuch. Zmiękczaj kolana, odkręcaj się w prawo i wdech, trzy, uwaga, spróbujemy przenieść lewe ramię pod prawym udem, z wydechem pochyl się bardziej do przodu, lekko zmiękcz i ugnij bardziej prawe kolano i przełóż sobie lewe ramię na zewnętrzną stronę prawego uda. Ugnij prawy łokieć, zacznij manipulować ramieniem, spróbuj zsunąć prawą dłoń w dół i chwycić za lewą. I jak już chwycisz dłonią za dłoń, doprostuj delikatnie prawe kolano, ale zostaw kolana amortyzujące. Baddha Parvritta Trikonasana. Splątany, skręcony trójkąt, wdech raz, mocny brzuch. I wydech dwa, wciągaj pępek, mocne stopy na macie, miękkie kolana. I wdech dwa. I wydech, wciągaj brzuch. Cały czas rotuj w prawo i wdech trzy, skup się na pępku, skup się na stopach. I wydech, wciągnij brzuch, rozluźnij uścisk dłoni, ugnij lekko obydwa kolana, wyjdź w górę. Przez miękkie kolana wdech, góra, zmienimy sobie stopę, wydech. Przestawiamy lewą stopę do przodu. Skręcony trójkąt, pięty nóg nie krzyżują się. Prawa stopa z tyłu 45 stopni palcami do boku. Obydwa biodra patrzą w przód. Lewe, prawe biodro równo. Proste kolano lewej nogi i wygodny rozkrok. Wycofajcie lewy pośladek. Z wdechem pierś dumna do przodu. I na wydechu wciągnij brzuch. Powolutku schodzimy sobie prawą dłonią na lewą kostkę, skręcamy się, skręcony trójkąt, wycofaj lewy pośladek, mocny brzuch, lekko miękkie kolana, mocne stopy, przenieś lewą dłoń na prawe biodro, odkręcamy się w naszym skręconym trójkącie mocniej, zostań, wdech raz, miękkie kolana, wycofuj lewy pośladek i wydech, wciągaj brzuch, odkręcaj się mocniej w lewą stronę, pełna koncentracja. Wdech dwa, lekko amortyzujące kolana, bez przeprostów. I wydech, wciągaj brzuch, mocne stopy na macie, naprawdę mocne stopy. I wdech trzy, odkręcaj się mocniej w lewą stronę. I wydech, wciągaj brzuch. Rotuj w lewo, uwaga, spróbujemy przejść sobie do splątanego, skręconego trójkąta. Mamy naszą lewą dłoń za plecami. Teraz delikatnie zacznijcie przenosić prawe ramię na zewnętrzną stronę lewego uda i zmiękczamy lewe kolano, widzicie? Obniżamy się, opuszczamy tłów niżej, przechodzimy sobie bardzo powolutku, zginamy prawy łokieć i zaczynamy przenosić prawe ramię pod lewym udem. Gdy uda już Wam się złapać za plecami, doprostujcie sobie lewe kolano, ale zostawcie kolana miękkie, bez przeprostu. Baddha Parvritta Trikonasana, wdech raz, mocny brzuch i wydech, wciągaj pępek, rotuj w lewo, koncentruj się na mocnych stopach i wciągniętym brzuchu. Wdech dwa, mocne stopy, brzuch wciągnięty i wydech, wciągaj brzuch, pełna koncentracja, mocne stopy, miękkie, lekko kolana.
i wdech 3. Pełna koncentracja na stabilnych stopach w mocnym brzuchu. I wydech, wciągnij pępek, puść się za plecami, powoli przez ugięte lewe kolano, prawe, wróć do centrum. Połóżcie się na chwileczkę jeszcze. W siawasanie odpocznijcie. Ja już Wam dzisiaj dziękuję. To była sekwencja, która przygotowuje do spętanego, czyli splątanego, skręconego trójkąta. Mocna, fajna rzecz. Fajnie jest ją ćwiczyć, jak jesteście rozgrzani po biegu, po innym treningu, czy po nocnej sesji jogi na elastycznych, gorących mięśniach. Black and White Yoga Blog Spotkan. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na kolejną jogę. Zostanie w domu. Praktyka dla wszystkich. Namaste.